Dziesiąta sesja Rady Miasta zaczęła się przed ratuszem, gdzie świętowano 30. rocznicę utworzenia komunikacji miejskiej w naszym mieście. Z tej okazji prezes zarządu został odznaczony medalem Róży. Mieliśmy przyjemność obchodzenia i podziękowania Zakładowi Komunikacyjnemu Wejherowie za 30 lat istnienia i starania się, żeby naszym mieszkańcom było lżej przemieszczać się po tym mieście. Podziękowaliśmy też dyrektorowi zespołu szkół nr 3, który przeszedł na emeryturę, a jest bardzo związany z miastem. Prezydent złożył wyrazy uznania i uhonorował dyrektora zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 3 medalem miasta Wejherowa. Wręczono również nominacje nauczycielom, którzy awansowali na wyższe stopnie. W drugiej części sesji nie obyło się bez kontrowersji, a to za sprawą zmiany kwoty podatków od nieruchomości i środków transportu. Wzrost tej wartości wyniesie ponad 4%. Sytuacja jest taka, że ustawodawca określił, że to jest jedno z decydujących źródeł dochodu samorządu i zmniejszanie tam tej kwoty spowoduje od razu, że zabraknie ona gdzie indziej. W związku z tym, chcąc nie chcąc, właściwie samorząd jest tak postawiony przy ścianie i bynajmniej musi o tą inflację dokonać wzrostu stawek podatków, bo inaczej straci. Radni PO tradycyjnie zarzucają prezydentowi niegospodarność i pozostają nieugięci w tej sprawie. Klub Platformy Obywatelskiej będzie zawsze sprzeciwiał się i mówił stanowczo nie w sytuacji, w której w sposób nieuzasadniony władze miasta sięgają do kieszeni mieszkańców. Uważaliśmy w trakcie tej dyskusji i wcześniej dyskutując na klubie, że taka sytuacja ma miejsce w tej chwili, w momencie, kiedy sięgamy w sposób najłatwiejszy, bo podniesienie podatku jest najłatwiejszym sposobem rozwiązania tego problemu, uzupełnienia środków finansowych o wskaźnik inflacji nawet. Ostatecznie projekt przyjęto większością głosów, ale to nie jedyne uchwały, które podjęto tego dnia. Na mocy zawartego porozumienia między miastem a gminą Wejherowo zostanie zbudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Ofiar Pieśnicy. Ponadto przekazano 10 tysięcy złotych na modernizację parkingu przy Komendzie Policji w Wejherowie. Ważnym punktem sesji było też powołanie Komisji do Spraw Strategii Rozwoju oraz wybór ławników. Na pierwszą część 10 sesji Rady Miasta zapraszamy Państwa już w czwartek, 29 września, na drugą zaś we wtorek, 4 października.